Hej, z tej strony Kuba, chcę wam pokażę, jak zarządzać dźwiękiem w Minecraft Pocket Edition. Klikamy trzy kreski, następnie ustawienia. Przechodzimy do zakładki dźwięk. Tak, dźwięk główny, czyli jeżeli damy na 0, to nie będziemy nic słyszeć. No i to jest ogólny do wszystkiego. Muzyka, czyli to jest ta muzyka w tle, która idzie sobie. To można zawsze zmniejszyć trochę, ja polecam. Dźwięk, no to jest dźwięk też wszystkiego, więc zostawiam na 100. Dźwięk otoczenia też zostawiam na 100. Bloki budowlane można trochę zmniejszyć. Wrogie stworzenia zależy. Jeżeli boicie się, że creeper wybuchnie, to lepiej zostawić na 100, bo zawsze go słyszymy. Ale tak to też nie ma, można zmniejszyć, bo jeżeli goni nas stado zombiaków, to nie jest to przyjemne słuchać cały czas. Przyjazne stworzenia, tak naprawdę ja bym sugeruję tutaj zawsze na 0, ponieważ jak mamy jakąś farmę krów czy owiec, to słuchanie, na przykład jeżeli jest to koło domu, słuchanie tego beczenia jest mega irytujące. Gracz zostawi na 100. Szafa grająca bloki dźwiękowe, to no zależy jak co lubi, ale to lepiej na 100. Pogoda według mnie też na 0 albo jakąś małą wartość, ponieważ to słuchanie deszczu też jest no, niepotrzebne po prostu. I zamiana tekstu na mowę, no to jeżeli ktoś z tego korzysta, to chyba lepiej zostawić na 100. No i to tyle, mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli uważacie, że wam pomogłem, to zostawcie proszę subskrypcję oraz lajka. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach.